All right. These guys have to be down here somewhere. This makes it... How many times now we've dug Carter out of a hole? 4, if you count the buried spaceship in Peru. What is it with this guy? Now I am confused. McCartney was dead all along? Oh yeah, you got it, Father. Mental replaced him with a highly modified Aludrin Reptiloid just before Sergeant Pepper. And Elvis? Alive and kicking. I see. And what has that got to do with our Lord and Savior, Jesus of Nazareth? Now, if you analyze the Book of Revelations using the Rohan's Codex cipher with a reference to the Voynich manuscript, you get the lyrics to Hound Dog, and of course they call him the King. Coincidence? I think not. I don't even know what to say. Sweet! Carter found someone to play with. Yeah, sorry you got stuck down here with Carter, Padre. Oh no, not at all. Our conversation was most illuminating. Okay, Rodriguez, you dig him out. I'll take care of the rest. Father, just tell me how to get that thingamajig. We are actually looking for text, not Ark of Covenant. Text leads us to Ark. What's this Ark anyway? A holy container described in Book of Exodus. A box. A box? That, according to my research, contains Holy Grail. And that will help us defeat Metal. How? Grail has power to heal all ills. With it, we can withstand this false god's assault on our planet. Music to my ears. Where do I find this text? When you get to Chamber of Nephilim in Vatican Library, you must find statue of St. George. Hold down his sigil while turning his right arm in perpendicular direction. Then push his left arm upwards, and secret chamber containing document will be revealed. Sigil. That's a nice word. I should have a sigil. The sigil of Sam. Sam, are you listening to me? Relax. Chamber of St. George. Push the sigil. Yada yada. I got it. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ja, MC, otóż z wami 7 odcinek z gry Serious Sam 4. W poprzednim odcinku, no, działo się najwięcej do tej pory. Moi drodzy, mojej turi, Tesalutant. Był wielki boss. Moi drodzy, był wielki boss, na którym kilka razy umarłem. I teraz znaleźliśmy ojca Mikaela i Carlosa? Kyle'a go miał, nie pamiętam dokładnie. Ale widzieliście na kasetce, my mamy teraz znaleźć świętego Graala. Także wyruszamy ściekami, kanałami i... poszukiwaniu go, krótko mówiąc. Tak jak widzieliście poprzednio na cutscence. A my lecimy, przecież jeszcze trochę grę. Okej, nie za wiele widzę, ale mam nadzieję, że tutaj będzie jakiś problem. Duży. Okej, my oczywiście mamy takie, jakie mieliśmy. Mamy przepięknego Devastatora. Okej. Miejmy nadzieję, że nam pójdzie dobrze. I tutaj gra działa naprawdę dobrze, no bo tu nie ma za wiele, wiecie, do renderowania. Także jest bardzo fajnie. No dobra, co my tu mamy w ogóle? Serious Sam, Fights for Earth. O nie! Właśnie miałem mówić, że tu może być mega strasznie na tym poziomie. I tak zapewne będzie, niestety. Więc musimy się na to przygotować, musimy się uzbroić. Ja będę krzyczał, tu będę krzyczał, trudno się mówi. Już pan do mnie jeden przyleciał, więc bardzo niefajnie. Boję się, że jeszcze jakiś sobie przyjdzie. I want you surrender on infinite, coś tam, to infinite. To jest znaczek mentala na pewno, to jest mental? Możliwe. Nie wiem w końcu, który to jest mental tak naprawdę. Ciężko mi powiedzieć. Okej, to jest Jones. Jones niestety nie żyje. Coś tu pisze, nie jestem do końca pewny co... Okej, chodźmy dalej. Nic nie widzę praktycznie. Jest mega ciemno na tym poziomie. Kolejny pan idzie. Nie ma. Jeszcze jeden idzie. Okej. Coś tu jest? Nie, nie wydaje mi się. Okej, ja bym chciał sobie najszybciej wyjść. To bardzo bym chciał, żeby sobie najszybciej wyjść, ale... Chyba się raczej nie stanie, musimy przez to wszystko przejść, nie stanie. Ale ty... A! What? Jest duży, okej. Okay. Idzie tu? Padł, okej. Okay. Tak będzie mi się lepiej grało ten poziom. O, jest wyjście! Sztos, okej, okay. Nie muszę się bać. Aha, sukces! Ku wolności! I lagom! Woohoo! Okej, okay, wyszliśmy, super. Pięknie. I o, jaki ładny widok. Trzeba przyznać. Bardzo ładnie. Mogę to z sobie patrzeć?
Ślicznie. Kurde, zjechała praktycznie, ale i tak jest ślicznie. Okej, idziemy dalej. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, co? Miejmy nadzieję, że tak będzie właśnie. Okej, ci snajperzy są. Bo ich nie widzę w efekcie. Oni chyba też mnie nie widzą. Okej, tam jest gdzieś. Zajmę go chyba tak. Co i tak wolno biegną do mnie? Halo, panowie. Trochę żwawiej. Okej, schowam się, żeby mnie nie trafił. Dobra. Czego do snajperki trafię? Gdzie on jest? Muzyka jaka fajna. Wow, tu jest. Koniec. Pięknie. Ale fajna muzyka. O, ja chcę jeszcze raz ją. Dajcie mi więcej potworów. Fajna była muzyka, naprawdę. Wow. Ale piosenki, jeśli chodzi o War i tak dalej, piosenki, nuty, które lecą przy bossach, są najlepsze na świecie. Nic tego nie pobije po prostu. Mamy jeszcze gadżety, co jest całkiem spoko. Zaknięcie czasu, bla bla bla. Nie mamy tylko serum gniewu i czarnej dziury, tak? Nie, czarnej dziury mamy, nie mamy choro przynęty, trochę gorzej. O, diony lecą. To kurde gorzej właśnie. Może ten poziom działa lepiej przez to, że się na nim nic nie dzieje, że się jest bardzo mało, kurde rzeczy. Chcę diony zestrzelić, ale mi wchodzą w paradę. Jest mało, bardzo mało rzeczy dookoła, w sensie to wygląda jakby to było strasznie puste, nie? O to mi chodzi, dobra panowie. Benoc, miło było. Okej. Okay. Dobra, to... O, skrabczy tam jeszcze jest, okej, okay, trzeba się pilnować. Nie widziałem skrabczaka, ale ta muzyka może grać. Ta muzyka może grać, po prostu i grać. To jest muzyka dla moich uszu. Te drony są beznadziejne, w sensie trafiłem ani razu chyba. No ale cóż, to są tylko drony, są tylko maszyny. Każdy wie, że człowiek jest lepszy niż maszyna. Okej, okay, są dwa skrabczaki czy jeden? Dwa, ale strzela dwa razy. No tak, bo każdy skrabczak strzela dwa razy. Dobra, tu jest Leon i chyba już nie ma. Dobra. Panie skrabczaku, czy ja bym chciał umrzeć? To jest dobre pytanie bardzo. I padł. Ale jazda, okej, okay, pięknie. Super, lecimy dalej. Niesamowita niesamowitość. Ładnie, tu wygląda jak Wenecja. O, jest ten Leon. Dostałem w ogóle osiągnięcie. Nazywało się Och, zamknij japę za rozwalenie 10 takich dronów. I to jest, mi się wydaje, że nawiązanie do tego, jak sam mówił. O, shut up! Nie pamiętam w której części, ale tak było. Okej, okay, są goście z jetpackami, bardzo niefajnie. Dostał, ale nie padł. No, skupa go. Dobrze, no, skupem go załatwiłem. Spoko. W tym nie zdążę nawet chyba trafić, tak mi się zdaje. Pamiętam, że chyba trzech potrzebowałem, żeby go załatwić. Więc no. Albo i nie, albo padł od razu. Fine by me. All right. Let's go, let's go. Power Rangers. Były update'y do tej gry, były chyba 4 update'y, albo 3 do tej gry. I cały czas oni pracowali nad wydajnością i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że to naprawili, ponieważ gra mi chodzi naprawdę bardzo fajnie. Ustawień nie zmieniałem nic, oczywiście grałem sobie między odcinkami poziomy stare, żeby zrobić je wszystkie na czas. Tak, żeby mieć osiągnięcie, tak żeby było fajnie. Tu jest jedno życie na końcu takiej długiej drogi, to się nie może skończyć dobrze. Patrzcie i obserwujcie. Tajną pułapkę kamikazji, oczywiście. Wow, guys! To już mi ścina. O mój Boże, fucking hell, dobra, to był zły pomysł to brać! To był zły pomysł to brać! To był bardzo zły pomysł to brać! Uuu! A ile życia? Robię screena? Dlaczego nie? Wow, mega dużo życia. To mogę pod wodę w ogóle wejść? Czekajcie, po drugiej scenie może być, a po wodzie. Jestem bardzo ciekaw. W ogóle dziwne jest to, w sensie słabe moim zdaniem, że nie ma już żadnych nowych przeciwników, tak naprawdę. A jeżeli jakiegoś znajdziemy, to i tak jest po prostu mało. Boję się, że po prostu ta lista, którą tu mamy, jest już kompletna. Prawie, no jeszcze może jakiś boss będzie. Na pewno będzie boss ostatni, ja w każdym seriusie. I mam nadzieję, że będzie boss jeszcze po drodze jakiś, byłoby bardzo fajnie się z nim zmierzyć. To jest kolejny dron ostrzegawczy, trzeba go rozwalić. Czy tam propagandowy, czy jaki tam. 192 życia stąd zabraliśmy, całkiem spoko.
A my spróbujemy ustrzelić sobie drona. Oj. I... Pum! Dało się! Sokoli wzrok, panie i panowie. Ładnie to wygląda. Mój Boże, ładnie to wygląda, bardzo. Wygląda jak Wenecja, nie wiem czy to mówiłem. Wygląda jak Wenecja. Tylko tego, że tu jest dużo wody. Przepłyjmy na drugą stronę. Nie mam pojęcia dlaczego. Ale przepłyjmy na drugą stronę. Tu jest nasz cel. Mimo wszystko, nie tam. A nie możemy? O, nie możemy przepłynąć w drugą stronę. A dno tu jest? Jest dno, ale nic nie ma. Szkoda. A dźwięki bąbelków, które są pod wodą, są dokładnie takie same jak w starych grach. Szczegóły są fajne. Szczegóły są bardzo fajne. Okej. Okay. Mamy. Co tu mamy? Rycerz Gabrieli. Serum gniewu nagroda. Kto to jest? Garibaldi. Garibaldi. Garibaldi, okej, okay. Tam mamy coś. Do końca wiem, co to jest. Tam mi się na razie nie widzi iść. Ani trochę. Coś tam w ogóle jest? Czy takie dźwięki tam są, to lecą? Nie, nie wygląda na to, żeby tam coś było. No dobra. Ciekawe, czy w tej wodzie gdzieś tu jest sekret schowany. Pewnie tak. Bardzo możliwe. Dobra, tu nie idziemy. Idziemy oczywiście robić opcjonalkę. Co my tu mamy, panie i panowie? Signore, it is about my daughter Gabriella. She's a scientist working for the resistance. But yesterday she went to her lab and she has not returned. Can you make sure she's all right? Please, I am an old man. I cannot fight. Sure thing, Pops. Zawsze jak ktoś mówi, o jestem stary, jestem bezbronny, nie mogę nic zrobić. To jest strasznie sas, okej? Okay? To jest strasznie sas. Więc... Mamy iść tam, ale tu mamy jeszcze rzeczy do zwiedzenia, więc don't mind if I do. Hello, hello! Czy my tu możemy gdzieś wejść w jakikolwiek fajny, śmieszny sposób? No, chyba nie, ale okej, okay, możemy iść tędy, słyszę biomechanoida. I to chyba dużego. Ciekawe, czy się schowam tutaj, żeby popatrzeć. Tak, jeszcze wolny biomechanoid, bardzo niedobrze. Okej, okay, to my zrobimy taki myk. Proszę bardzo. Psyk! Rozwali go to? Nie, tylko go wkurzy. Chyba dwie powinny go rozwalić już. Tak, padł po dwóch, okej. Okay. Nie ma pan, panie. Nieładnie bardzo. Czekam sekretów cały czas, ale na razie nie udaje mi się tego znaleźć. Więcej panocków, okej. Okay. Come out to play! Też nawiązanie dostaje części Sirius sama. Kto wie, ten wie. Fight Wolf! You bitch! You shot me! How could you? Ta ściana wygląda strasznie sas. Grałem dużo Among Us, więc... powiedzenie sas mi się bardzo przyjęło, więc... Och well. Okej, okay, tu mamy iść dalej, ale tu mamy jeszcze dobroci oczywiście, których nie możemy pominąć. Amunicja do autostrzelby. Lepszej informacji nie usłyszałem dzisiaj. Okej. Okay. Tun, 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 nic tu nie ma, jest jedno życie. Tu są w ogóle drzwi, look at this, wygląda dziwnie. Walnę w to. Nic się nie stało. Alright. Fair enough. Scrapjack. Oj, ty! Zaślubiona Ironmanowi. Czekaj, czy Ironmana jeszcze spotkamy, byłoby spoko w sumie. Au, 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 okej. Okay. Ile zostało jej życia, nawet nie wiem. Ciężko stwierdzić. A, teraz padło, okej. Okay. Zostało nas skarbczak, który jest, skarbczak jest tu bardzo blisko, no. Jeszcze żyje. Ale dałem mu kasetówkę, to powinien paść. Nie, bo tutaj nie trafiło. Cool. Dobra, i teraz raz, dwa i trzy. I Scrapjack leży. Alright, czy mamy tutaj coś za kontenerami, między kontenerami? Nie, tu mamy życia, ponad 100, więc nie możemy zebrać, mamy rakiety. Bardzo dobrze. Okej, okay, strasznie fajnie ten poziom działa, albo gra ogólnie tak cała działa teraz. Jedno z dwóch, jeżeli cały czas gra tak będzie działać, to ja jestem sprzedany. Spoko. To wygląda bardzo podejrzanie. Tak całkowicie szczerze, no ale... Słuchajcie, wszystko mi wygląda podejrzanie w tej grze. Muszę tam wejść jakoś? Chyba od środka będziemy mogli. Spoko. Okej, okay, idziemy w kierunku naszego celu pobocznego.
Całkiem sprawnie nam to idzie. Mój cel do strzelby, do rakiety, do wszystkiego. Panie i panowie, my jesteśmy uzbrojeni po zęby. Patrzcie na mój arsenał. Okej, za siebie na Ejmanowi po raz kolejny. I te powaleńce jeszcze biegną do mnie. Bardzo, bardzo niedobrze. Wypadł, bo muszę przeładować. Chyba strzelam headshoty, strzelając do niej. To jest plus. Dobra, trzeba będzie zastosować plan B, czyli ucieczkę. Uhu! Okej, mam bardzo mało amunicji do tego, więc trochę lipa, ale mogę zrobić tak. To jest całkiem spoko. Pięknie. Geratikiem przez życie, nie? No chodź. Au! You hit me! You son of a bitch, you hit me! Czemu się wydaje, że luci więcej rzeczy z przeciwników niż luciło? Tak mi się wydaje. No ale okej. Kroczymy dalej przez góry i doliny, poszukując szczęścia i aktualnie naszego celu pobocznego. No nie. Serum gniewu dostaniemy. Serum gniewu właśnie nie mamy, więc się bardzo nam przyda. To jest też jeden z punktów, dzięki któremu zdecydowałem się zrobić tą misję poboczną. Coś tu żyje do mnie. Ale nie wiem co i nie wiem gdzie. Ktoś ewidentnie chce się tłuc. To na pewno. Ale czy ktoś nie wie kim ja jestem? Ja jestem Sirius sam, jestem nietykalny. Patrzcie na mnie teraz. Jestem nietykalny i tyle. Nobody can touch me. Hello? Tak myślałem właśnie. Tak myślałem, cwaniaczki. Nie ma. Nie dam się podejść. Nie dam się podejść. Okej, co my tu jeszcze mamy? Czy mamy tutaj coś w krzakach może? Nope. Okej, to wchodzimy do budynku, panie i panowie. Uwaga, że dostaniemy zawołał pewnie tak. Ale fajna muzyka. Jedne HP. Się przyda zawsze. Kolejny też się przyda. Gdzie, co? A małe, obrołte! Shit, to niedobrze. Obrołte w takim małym pomieszczeniu bardzo niedobrze. Noc? Coś jeszcze? Tu biega może? Tak, tutaj, okej. Okay. A! Spadowa. Jeszcze? Tak. Ja w ogóle nie słychać, bo ja mam za cicho G. I za głośną muzykę. Dobra, chyba tyle, bo się muzyka uspokoiła. Ale no, zaczyna się robić... Zaczynamy być podejrzani, w sensie... Crowdy zaczyna robić takie coś, że... Będzie potwór za rogiem i musisz to przeżyć. Ale jeszcze nie było takiego typowo creepy poziomu. Oh shit. Co jest moim zdaniem... Nie wiem czy dobre, dla mnie dobre, bo ja się boję. A nie wiem czy dla ludzi takich zatwardziałych fanów Siriusa jak ja, bo ja patrzę po sobie. Ja patrzę po sobie w sensie, że nie ma poziomu strasznego, więc jest spoko. Ale ja patrzę też z perspektywy fana Siriusa i uważam, że to jest minus. Tak, tak jest moje zdanie. Okej, to jest syf straszny. I... Gdzie my mamy dojść? Halo? Tam gdzieś, ojej, za róg. Co to jest? Kolejny list. No i doszła Gabrielo, czy widziałaś już układ? Najlepszy układ profesora Kessiela do... Okej. Czy dostać ode mnie kwiaty? Okej, no dobra. Przeczytam sobie to później. Na pewno. Okej, co my tu mamy? Wygląda jak arena. Tak, jest dużo amunicji, dużo życia. Oh god. Oh god. She's going down. Ta potoka ma zajebistą jakość. Na pewno lepszą niż ta tutaj. O, patrzcie, teraz ma normalną. Serious sam, panie i panowie. I silnik jest przerąbany. Zawsze był, zawsze będzie. Jak się wystraszyłem. Arachnoidy! 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 I nie mam gdzie się schować. Fucking hell. Chyba włączyłem alarm, to mi się zdaje. Zdychaj ta, zdychaj ta. Z tyłu ktoś jeszcze. Okej, okay. Shit. Nie ma gdzie się schować tutaj. Pająki jeszcze, świetnie. Przyszedłem na jakąś arachnoidową paradę. Czy po prostu, nie wiem, spotkanie? Przerwałem coś. No, thank you very much.
I don't need any of this. I am scared of spiders. I am just saying. I am scared of fucking spiders. So go fuck yourself. A, o Jezu, ja dostaję w ciły, nie zauważyłem nawet. Mój Boże. Co są te dźwięki w ogóle? Co słyszycie? Te dźwięki kogoś, jakiejś osoby w tych pająkach. Aż dziwne, to tylko arachnoidy trzeba zabić. Tylko arachnoidy! Raczej. Zdychaj. Czy to już, czy jeszcze? Już. Oh god, okej. Życie na szczęście jest spoko, więc... Nie jest najgorzej. Okej, muzyka się znowu włączyła przypadkowo. Alright. I co? Gdzie jest Gabriela? Elo, Gabriela! There you are. Your old man asked me to make sure you're okay. Mille grazie. I am grateful for your assistance. The work we do here is very important. Let me give you something for your trouble. Like a kiss. I was thinking of this. Sam gniewu. Oh, that's even better. Better? I gotta go. I want to give this baby a whirl. To nawet lepsze, o Jezus. Men. Rycerz Gabrieli, gdzie jest ta dziewczyna? Załatwione. Okej. Okay. Alright. Nie jesteśmy buziakami, dostaliśmy w samym gniewu. Coś za coś. Co mam powiedzieć? Lecimy dalej. Ooo! Jaka arena, ile życia, ile w ogóle pancerza, zdrowia, amunicji, wszystkiego. Czy tu możemy iść? A właśnie, tu pominąłem coś. Co to jest? A to jest radio kolejne. Które nie działa dalej. Nie wiem, czy mam to rozwalać, czy nie. Nie mam żadnego pojęcia, co z tymi radiami robić. Ty powiedz. Łot, się przy chwilę was tu nie było! Czy musiałem pominąć całą sekcję? I dobrze, że nie pominąłem, bo ja chcę się ponaparzać. Ja szukam bitki, szukam zaczepki. Jestem serious sam, więc mogę. Co wy sobie wyobrażacie, naprawdę? Bo to zaczyna się robić śmieszne. Okej, okay, tam ktoś jeszcze leci. Spóźniona kawaleria. Tak, widzę cię. A teraz ty mnie nie, bo masz ciebie przed oczami, bo nie żyjesz. Okej, okay, guys. Właśnie za dużo, jesteście za daleko. Tak tylko powiem. I... tam ktoś jest? Nie. Kto do mnie strzela? A, tutaj ktoś. Nie żyje? Żyje. Teraz nie żyje, dobra. I gitara, wszystko wolne, lecimy dalej. Dobrze, Sirius tam to po prostu gra, gdzie trzeba sobie siąść, wyłączyć mózg, zrelaksować się i tyle. A tu nie było przed chwilą, wy się pojawiacie mega dziwnie ostatnio. Naprawdę. Ok, leci kamikaze, ja nie mam za bardzo... A, shit! Amunicji. O, brakuje mi amunicji do karabinku mojego. Wiem, że używałem wcześniej strzelb, ale teraz chciałem spróbować czegoś innego. Jak widzicie, strzelby są najlepsze. Zawsze będą. Okej, pobawmy się, panowie. W takim razie, nie ma problemu. Najmniejszego, żeby się pobawić. Prawda? Nikomu nie zaszkodzi. Trochę zabawy. Pięknie. Super, pięknie. Lecimy dalej, panie i panowie. Jepsudu. Jepsudu. To jest moje nowe powiedzenie od dzisiaj. Jepsudu. Okej, okay, straciliśmy tyle amunicji, ile myślałem, że stracimy. Oj, byczku. Nie ma. Okej. Okay. Jeszcze jakiś. Okej. Okay. Jeszcze jeden. Mi się wydaje, że gramy ten poziom nie tak, jak powinniśmy. Ale tylko chyba moje złudzenie, tak mi się wydaje, nie wiem. Więcej byków jeszcze leci, nie tylko ten jeden. Tak jest. Nie, pojawiam się cały czas, myślałem, że dookoła się pojawiam, tylko stąd się pojawiam, no dobra. Po kolei, na spokojnie. Toro, toro i pięknie. Załatwili. Idzie nam ten poziom jak po maśle jak na razie, takie jest moje zdanie.
No i właśnie wykakałem, bo idzie Knum. A z nim już trochę będzie gorzej. Benac, panie Knumie? Wiem, że tego nie zabiję, ale przynajmniej go zrani sporo. Poszukuję tego życia przynajmniej. I już padł, i super. Możemy teraz się zająć klejami na spokojnie. Au, shit, dostałem z łańcucha. Chyba tu i tu. Super, te podwójne strzelby to jest to. Będę grał w normalnego Siriusa, w sensie w starej części. To będzie mi tego brakować, tych podwójnych broni mimo wszystko. Mimo, że najbardziej bezużyteczna na razie jest ta, którym jest karabin podwójny. Kompletnie bez sensu, bo nie można przybliżyć, nie można sobie wycelować. O to chodzi w karabinie. Ale to jest tylko moja opinia, prawda? Mamy dwa serum gniewu. Nawet lepiej niż myślałem, że będzie. Myślałem, że dostajemy jedną. Dostaliśmy dwa. Super. Okej, ładne niebieskie niebo. Okej, niebo jest bardzo ładne. Hello, snajperka. Dun, 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 dun. Okej, most. Nie mówi żadnych brzydkich ani rasistowskich rzeczy na moście. Got it. Czy my tu coś mamy z boku? Powinniśmy, skoro to jest backtrack. A raczej, nie, to jest sidetrack, nie backtrack. Backtrack to byśmy się cofali, a my schodzimy teraz na bok, więc to jest sidetrack. Tak jest, granat wybuchowy, też w ogóle ich nie korzystam z nich. Bo są będzie, których nie korzystam, a są będzie, których korzystam. Good news, everyone. We've received confirmation that our favorite alien overlord, Acroman, is coming to Italy. So we've prepared a few holiday recommendations just for him. First of all, relax. Here in Italy, you don't need to worry about how badly your conquest is going. You can stop thinking about how angry at you your boss probably is. Mental. Forcing him to send more troops to Tunguska. But remember, Italy isn't just Rome. After you've seen the Colosseum, have some pasta in Bologna, some pizza in Milan, visit Naples, and throw yourself face first into Vesuvius. We've already fired it up for you. Ciao. Okej. Okay. Czyli co, tu Ironman będzie? Znaczy, to był już w sumie, bo walczyliśmy z nim Koloseum. A czy tu będzie tak specyficznie? Oby spoko, halo? Gdzie i co? O, no ciebie jeszcze nie było. To, panie i panowie, jest polip z trójki. Wypadł całkiem szybko, więc z dwóch stron mi jadą? Nie, z jednej jak na razie, okej. O, hello. Pamiętam cię. Szajt. A po co ty tutaj? Dobranoc. Okej, no to będzie ciekawie w takim razie na tym moście. Tak, przypuszczałem, że będzie. O, jeszcze jest pójdę Aldurian. Goddammit, okej. Dobra, nie najgorzej. Nie najlepiej, ale nie najgorzej. Nie dostałem ani razu. What the fuck? Nowe osiągnięcie zdobyte, nie dostałem ani razu na moście. Bridge! PewDiePie! Bridge! O nie, dostałem! Tygnarze pieprzony, no! Zdychaj, nieszczelajniczy. Poczwulna Givera. Dostałem osiągnięcie. Nie mam pojęcia od czego. Ale ciśniemy dalej przez most. Ruszaj do Biblioteki Watykańskiej. Jesteśmy coraz bliżej. We are getting closer. We are getting closer. Snajperka mamy pełną. Tu mamy ładunek wybuchowy. Czy to jest C4? A mamy C4! I mamy nowego tego, a będzie, okej. Okay. Bałem się, że to jest po prostu jedna wielka lista. Nie będziemy mogli tego przewijać, ale możemy. I jest to Technopoli Helikopter, który był w trójce. 720 zdrowia. Śmigłowiec czuły mowy. Right. Przejście to? A, to jest kolejna misja poboczna, oh shit. No dobra, to ją zrobimy, jak najbardziej. Chlup, pancerzyk ukryty? Tu powinien być coś ukryte, jest. A my sobie zrobimy sobie bez kierowcy, nie był sekret. Bez sensu. Co my tu zdobędziemy? Halo? Armageddon Obali, o...
gaz nerwowy. Shit, man. A nie mam gazu nerwowego. Muszę tam iść, bo nie mam gazu nerwowego. Plus ustaliliśmy, że robię wszystko. Z pomocą tych, tych. Is anybody out there? I need help with these worms. Hey, what? Ah, yes. A hero. I need help with these worms. When I was a little bambino, my mother said to me, bring me the flour. I will make you a pizza. But the flour was full of worms. I get no pizza. I hate worms. Now, the whole city is full of worms. We must kill them, destroy them. Kazam się. You seriously need to relax. I relax when worms are dead. I must stop them. But for my research, I am lacking important substance. Hypermebendazole. Find it in pharmacy. Sure thing, Pops. Hate worms. Okej, czyli będziemy się tłuc z balami pewnie, tak? If you die, na pewno. Your sacrifice will not be forgotten, big gun man. Oh shit. Thanks. Oh shit, okej. Okay. Oh shit, jest ich czwórka. Okej, to po kolei. Albo naraz. Mam więcej życia niż normalnie chyba mi się wydaje, bo ja nie trafiam. Okej, okay, ba ich czwórka. To nie były robale. Zacznijmy od tego. Armageddon robali. Co się nazywa Armageddon robali? Armageddon. Armageddon? To jest koniec świata, krótko mówiąc, więc... Well... We're going to die. Most probably. But we will try our best not to. Okej, okay, robale, co? Nie lubię robali. To już mówiłem. Milion razy. Nie lubię robali. No ale musimy przez wszystko przeżyć. Trzecia osoba i za go. Wszędzie życie. Oh, there we go. Ale to są robale. To nie są robale. Oszukaliście mnie. Zostałem oszukany. Mi się celuje w głowę w trzeciej osobie, co jest ciekawe na pewno. No chodź. Dziękuję. Miło było. Shit! O, uderzył swoich. Sztos w sumie. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Dwóch na to zwaliłem. Tego prawie. Bum. Pięknie. Nasz cel jest blisko bardzo, co mnie bardzo niepokoi. Tak naprawdę. Bo cel jest blisko. A nic się nie dzieje względem robali. Ale coś się zadzieje na pewno. Jest apteka? A w aptece pewnie zamkniętych czterech ścianach nas zaatakują robale zewsząd. Uwielbiam sobie już sama. Tu jest schowany pancerz. Tutaj tylko widać z daleka, bo się świeci. Aldurian? Okej. Okay. Aldurian nie jest wcale takim ciężkim przeciwnikiem. Ty w ogóle wypadł. Lamusie. O kamikadze i on to jest... Bardzo ciekawe połączenie. Ale bardzo też mi się wydaje niefajne. No uderz, 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 uderz. Chyba, bo nie miałem czasu zbyt, nie? Ho, shit! O, nie, ten guzik. I'm sorry. Sorry, że w trakcie akcji przerywałem. Zdarza mi się to czasami. Hehehe! Sex joke. Okej. Okay. Okej. Okay. Ten Aldurian mnie denerwuje, on musi... A, co ty zrobiłeś? Nie miałeś prawa w ogóle czegoś takiego zrobić. Oh, shit. Oh, shit. Oh, fucking hell, okej. Okay. Dobra, zdychać, 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 zdychać wszyscy, zdychać wszyscy, zdychać wszyscy. O Boże, co ja zrobiłem? O, no nie, co zrobiłem? Musi zdechnąć w końcu. Dziękuję. Au. Dalej tak w sumie zbytnio nie było robali, co mnie interesuje. Tu jest życie, wybierz je, dziękuję. Okej, okay, co by było najlepsze? Ten gratnik zrobiłem właśnie na Magdę, mogę wystrzelić na przykład, patrzcie. Raz, dwa, trzy i wszystkie teraz odpalić. That is something important to know. Okej. Okay. Gadam po angielsku dużo dzisiaj. I'm sorry. Tak mam czasami. Pancerzyk zawsze się przyda. Przejdźmy się do apteki.
gdzie pewnie będzie pełno nobali. A ja bym nie chciał spotkać dużej ilości nobali. Tak już mam w nawyku. No, weźmy to. Ok, site objective updated. Czasem, żeby się po prostu wrócić, nic więcej. Trochę dziwnie. No ale lecimy, ile sił w nogach. A magnetowe bali, ich nie ma. Chyba co musimy, no musimy zniszczyć, a ja już wróciłem. What the fuck? Here you go. Ah, yes, bueno. Now all worms will die. Alien worms, earthworms, mealworms, flatworms, inchworms, even snakes. Okay. So, how long is this gonna take? I will have the first results in 6 months. Aha. But świetnie. Here, take this, and thank you, big gunman. Sure thing, Pops. Big gunman. Wait, isn't bueno Spanish? Crawling, crawling, under our feet, over our heads, in the walls. Gość jest szunięty moim zdaniem. Może chodziło o to, że on się boi obali, a ich w ogóle nie ma? Na tej misji? Też tak mogło być? Oh well, idziemy dalej. Zrobiliśmy nowy gadżet, którym jest granat psychotropowy. Unikatowy czynnik psychotropowy rozpylany przez te granaty powoduje, że zwykłowie stają się niezwykle agresywni, atakują siebie nawzajem. O! Takie coś rzucić Knumowi. albo hordzie klejów. Byłoby całkiem spoko moim zdaniem. Okej, okay, Scrapjack. I am very sorry. Ale nie należy do naszej grupy. I więc musisz zginąć. To jest snajper, dobra nas. Sobie wyobrażam, jak w ostatnim poziomie wszystko się rzuci na nas naraz. I będę miał 5 FPS-ów i tego nie skończę. Ej, tak może być. Tak seriously, tak może być. Coś tu jeszcze jest? Nie, snajper czasami. Tam jest jeszcze snajper. Jest sporo tu nawet. Au, au, au. Myślałem, że zdycham, bo mi zaczęło serce bić, ale na szczęście nie. Mam sporo życia jeszcze. Dobra, padł. Sporo ich tu, trzeba przyznać. Tych snajperów oczywiście. Chodźmy z... oflankujmy to. Aaaa, bude suck in it. Okej, zbliżamy się do końca poziomu. Na to by wychodziło. Ale bo i tak Disa bym to nie pozwoli. Aj, shit. Masz. Co? Przez co? Jak niby? Wystawę koło Andoriana, z tego co widzę. A padł bardzo szybko, ten Andrujan, nie ma co. Scrapjack padł, a tam jest na górze typo. Nie ma. Mogę sobie zdechnąć, ty też. Ja tam coś, ja słyszę Scrapjacka na lewo i Andrujana, no właśnie. Jeżeli tu jest Scrapjack, na 100%. Na 100% jest tu Scrapjack. Albo był przynajmniej. Shit, okej. Okay. Jest tu chyba gdzieś Scrapjack, bo słyszę takie dźwięki właśnie Scrapjackowe. Jest! I was right! To powinno go załatwić. A gdzie go załatwiło? Tu są snajperzy na przykład. Przeżył! A bo to jest drugi. Jakim sposobem ty przeżyłeś? Gość jest niesamowity. Dobra, wszyscy? Chyba tak, bo nie mam czerwonych laserów na sobie już. Tak, wszyscy. Okej. Okay. Przeładuj, no dobrze.
psychologia mi każe. Pancerzyk, życie, zdrowie, amunicja. Ojej, kęte zaułki. Bardzo niefajnie. Bardzo niefajnie, bardzo niebiło. Okej, spróbujmy. Co my tu zastaniemy? Leży, okej. Kolejny Eldurian. Nie powinien być problemem. Dostał w głowę zakiety od razu padł. Wiecie, jak im takie w głowę to od razu padają? Ja jestem za. O, was tu sporo, panowie. Naprawdę. Naprawdę was tu sporo. Wciśniemy to wyjście? Co myślicie? Niekoniecznie, bo są snajperzy. Że nie jestem jakimś zagrożeniem, ale są zagrożeniem większym niż normalni przeciwnicy, ponieważ stawiam za każdym razem. I to jest problem trochę. Fuck my life! Jesus Christ, okej. Okay. Oh fuck, no właśnie o tym mówiłem. Bo tu jest jeden na przykład. Już są czerwone, tak nie możemy iść. Tu stoi w ogóle sobie kawaler. Wow, 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 shit. Okej. Okay. Snajperzy na ziemi. Dziwnie, w sensie, I mean, nie jesteście zagrożeniem przez to. Ani trochę. Hello? Oh shit. O, mam bardzo mało życia. Fuck. Dlatego właśnie snajperzy są niebezpieczni. Dlatego właśnie nie mogę iść po prostu tak sobie na Jana od razu. Zdychaj, stary. Dobra, po kolei, pomału, bo to jest tragedia straszna, naprawdę. No i dostałem od niego, nie zdążyłem go zaatakować. Dobra, wszystkich snajperów muszę wyłapać, wszystkich po kolei, bo to jest naprawdę masakra. Jeszcze kamikaze lecę, jeszcze damy skarbczaka, akurat się załatwi szybko. Pięcioma rakietami, mogę tylko załatwić na 100%. Widziałem tam snajpera, tutaj. Kto mnie tyle? Tutaj, tu, dobra. Połączenie snajperzy i kamikaze jest bardzo mądre. Dlaczego? Bo od razu patrzę, gdzie jest kamikaze, nie patrzę, gdzie jest snajper. Nie boję się przez niego po... Boję się przez kamikaze! Żeby mnie trafił tylko, nie? W ogóle nie zwracam uwagi na snajperów wtedy, to jest w ogóle totalnym minusem. I błędem. Dopadł, okej. Okay. Ciężko tu jest. Tu tylko snajperzy i kamikaze, ale to jest ciężka sekcja, mimo wszystko. Trzeba skupić porządnie. Tu pojawiają się nowi. Na to by wychodziło. Co jest? Byk. Teraz dostał w głowę i padł dopiero po takiej ilości, wow. Żegnam? Żegnam? Powinien paść. Padł, okej, musiałem się upewnić. Z prawej strony, okej. Zapewnimy sobie rakietę, bo trochę jej zużyliśmy. Czy akurat ała mamy. Okej. Okay. Aj, aj, Jezus, stepił mechanoidy. Wypad. Halo? Skończyła się muzyka. Bo, o, teraz są zielone drzwi, okej. Okay. Czy jakieś tutaj życie jest może jeszcze? Jest tutaj. Pancerza raczej nie znajdę. Powątpiewam trochę. No dobra, możemy iść z tym, co mamy. Miejmy nadzieję, że to nam starczy. Uuu, shit. I tu jest nasz cel. Co tu będzie, co będzie? Zamknięte. Who are you? Americano. Come here. Ma'am, what are you doing here? This is a war zone. This is not a war zone. This is Roma. My city, my home. I fight. No, proszę. Ma'am, there are more of them coming. It would be best if... What is it, Americano? Are you afraid of monsters? Ma'am, I'm a... Don't be afraid. Nona's right here. She help you fight the monsters.
To mamy wywalone, nie? Typu twoje. Gnom. La Nuna Emobile? Okej. Okay. O, machina Exeus kolejnym poziomem jest, panie i panowie. I ukończyliśmy poziom 7. Czeka nas poziom 8. Mamy 78 tysięcy milionów, przepraszam, punktów. Jesteśmy na tobie do tego, żeby mieć ponad 100 milionów. Czy to się uda? Nie mam pojęcia. Nie wiem, ile poziomów jest. Mógłbym sprawdzić w sumie, ale nie chcę sobie spoilerować. Dlatego tego nie zrobię. I stracimy 1 sekund na 11. Zajebiście. Okej, okay. Ten poziom był bardzo fajny. Ten poziom był bardzo ładny i otwarty. Też był specyficzny, bo musiałem się sporo chować przed sniperami. To była taka... Będzie skradanko, nie skradanka, coś tego typu, jeżeli mnie rozumiecie. Więc to było na pewno ciekawe. Pójdziemy sobie kontynuować, może być kascenka. Jest kascenka, obejrzyjmy ją. Że mnie wstawiał kascenki na początek filmu na sekundę. I shoot from here. My old bones are no good for the close combat. What is it about grannies that makes them so hard to disobey? Alright, zapisujemy tutaj grę. Tutaj zapisujemy, zapisz. Tak jest. Tak jest. Ja zobaczyłem minigana, ta babcia miała minigana. Can I ask, czy ja mogę minigana do mojej ręki? Byłoby tak fajnie, byłoby tak miło, gdybym dostał minigana, abym tak... Wszystkich po kolei. No ale cóż, nie możemy wszystkiego, także cóż. Trzymajcie się, moi drodzy, na cześć i pa, i zapraszam was na kolejne odcinki z GSM 4. Trzymajcie się, pa pa.